Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie dosyć niskie wartości na termometrach. Poniżej zera w Olsztynie, w Białymstoku, do minus 4 stopni, minus 1 w Koszalinie i maksymalnie 2 stopnie na południowych krańcach. Najsilniej popada na południu Polski. Tutaj aura będzie też pochmurna. Opady przeważnie deszczu, deszcz ze śniegiem w centrum, na Lubelszczyźnie oraz na ziemi lubuskiej. Na północy pogodniej, przede wszystkim w Gdańsku, niebo będzie bezchmurne. Wiatr słaby, powieje w kierunku północnego zachodu, ciśnienie niższe. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Piątek w Europie przyniesie pogodną i słoneczną aurę wyłącznie w Sofii i w Atenach. W pozostałej części kontynentu przeważnie pochmurno, w Bernie, Madrycie oraz w Lizbonie. W tych regionach pojawią się dosyć silne opady deszczu, podobnie na Wyspach Brytyjskich. Miejscami deszcz ze śniegiem pojawi się w Berlinie, a także na wschodzie kontynentu. Temperatura maksymalna to minus 9 stopni w Helsinkach, minus 11 stopni w Oslo, 13 w Paryżu, do 18 stopni w Rzymie i 19 stopni w Atenach. Przejdźmy do prognozy pogody dla Polski. Piątek w Polsce od rana przyniesie pochmurną aurę i duże wahania temperatur. Na północnych krańcach zanotujemy od 1 do 2 stopni, natomiast na południu będzie znacznie cieplej, w granicach 8-9 stopni. Ponownie najsilniej popada na południu i tutaj prognozujemy opady deszczu oraz pochmurną aurę. W pozostałych regionach deszcz ze śniegiem pojawi się na Mazowszu, w Łodzi, ziemi lubuskiej, na Kujawach oraz na Pomorzu. Jedynie w Białymstoku będzie pogodniej i tutaj opadów nie zobaczymy. Ciśnienie spada 1000 hektopaskali. Na barometrach wiatr będzie silniejszy, przede wszystkim na Pomorzu. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. W kolejnych dniach ciśnienie będzie coraz niższe. W sobotę wyniesie 999 hektopaskali. W całym kraju pojawią się opady deszczu, z wyjątkiem Śląska. Tam zobaczymy więcej słońca. Śnieg popruszy na Podlasiu. Temperatura w granicach 1 do 10 stopni. W niedzielę ciśnienie będzie jeszcze niższe, 996 hektopaskali. Temperatury nieznacznie wyższe, do 12 do 10 stopni na południu oraz w centrum. Ponownie w całym kraju czeka nas deszczowa i dosyć pochmurna aura. W poniedziałek opady pojawią się w każdym regionie naszego kraju, z wyjątkiem Śląska. I tutaj zanotujemy najwyższe temperatury, do 9-10 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.